Proszę Państwa, ja przede wszystkim chciałbym podziękować Senatowi, panu marszałkowi, wicemarszałkom Senatu, wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że budżet został uchwalony, że cały ten zamysł, by Polacy zostali pozbawieni tego wszystkiego, co uzyskali w ostatnim roku, 500+, obniżenie wieku emerytalnego, mieszkanie+, wszystkie te plany, które mają być w przyszłości realizowane, że ten zamysł się całkowicie nie powiódł. Mamy uchwalony budżet. Mam nadzieję, że w krótkim czasie będzie on już mógł po podpisaniu przez prezydenta zostać opublikowany w Dzienniku Ustaw. I to jest najważniejsza wiadomość dzisiejszego dnia. Powtarzam, serdecznie dziękuję wszystkim paniom i panom senatorom, a także każdemu z osobna. Nisko się kłaniam. To jest bardzo, bardzo ważne. A po drugie, chciałem Państwu powiedzieć, że jest rzeczą istotną z punktu widzenia przyszłości polskiego parlamentaryzmu, żeby dzisiaj zostało otwarte 34. posiedzenie Sejmu. 33. zostało zakończone. Mam nadzieję, że w ciągu godziny, dwóch, może trzech godzin, trudno mi powiedzieć, ale w każdym razie w niedługim czasie, w nieodległym czasie zostanie otwarte kolejne posiedzenie. I w ten sposób wszelkiego rodzaju wątpliwości, wszystko to, co było podstawą tych niezgodnych z prawem, niezgodnych z konstytucją, niezgodnych z regulaminem Sejmu, niezgodnych z ustawą o prawach posłów i senatorów i wreszcie niezgodnych z kodeksem karnym działań, zostanie uchylone, zlikwidowane i że te działania zostaną zakończone, bo to jest naprawdę bardzo ważne dla przyszłości polskiej demokracji. Żadna demokracja nie może się opierać na zasadzie, że jakaś grupa mniejszościowa może i to przy pomocy działań nielegalnych blokować funkcjonowanie Sejmu, funkcjonowanie parlamentu, a nikt nie jest w stanie udowodnić, że to, co było tutaj robione, było robione w sposób legalny. To było, powtarzam, całkowicie nielegalne i to było przeciwko polskiej demokracji. To było celowo skierowane przeciwko polskiej demokracji, bo cała ta walka, która się toczy, to jest walka przeciw demokracji, przeciwko temu, żeby większość parlamentarna mogła decydować w interesie zwykłych ludzi, mogła decydować w interesie Polaków. Dziękuję bardzo. Czy to oznacza koniec negocjacji? Już nie będzie żadnych rozmów z opozycją? Proszę Państwa, nawet pan marszałek, wicemarszałek Borusewicz stwierdził, że sprawa budżetu jest zamknięta. Sprawa obecności dziennikarzy w Sejmie została zamknięta. Wobec tego jest takie pytanie, o czym mamy rozmawiać. My oczywiście jesteśmy zawsze otwarci na rozmowy, ale to muszą być rozmowy o tym, żeby polskie życie publiczne wróciło do choćby jakiej takiej normy, bo ta norma została złamana i teraz, ale była łamana od początku tej kadencji. Ten poziom agresji, ten poziom całkowitego nieliczenia się z powagą Sejmu, z powagą tych, którzy w Sejmie mają funkcje kierownicze, te wszystkie zaczepki, akty, no, łamania kultury, nie chcę tutaj już użyć innych określeń, to było fatalne. I mam nadzieję, że to, co teraz się dzieje, będzie jakimś asumptem do tego, żeby się to skończyło, żeby polskie życie publiczne wróciło choćby do tych norm, które były przestrzegane w poprzednich kadencjach. Nie było najlepiej, często było nawet zupełnie źle, ale jednak nieporównanie lepiej niż w tej kadencji. I stąd ta nadzieja. Panie premierze, a co jeśli opozycja dalej będzie blokowała mównicę i stół prezydialny? Proszę Państwa, będą podjęte odpowiednie działania. To nie do mnie należy, tylko do marszałka. Ja jako poseł i jako prawnik mogę powiedzieć jedno. No, blokowanie stołu marszałka, uniemożliwianie funkcjonariuszowi publicznemu przemocą wykonywania jego funkcji, no to jest czyn opisany w artykule 128 paragraf 3 kodeksu karnego. To jest bardzo poważne przestępstwo, podkreślam, przeciwko państwu, bo to jest rozdział o przestępstwach przeciwko państwu. Więc mam nadzieję, że ci, którzy to robią, zrozumieją, w jakiej się znajdują sytuacji i przede wszystkim będą pamiętali o jednym, że my nigdy nie przyjmiemy do wiadomości, że Polacy dzielą się na dwie kategorie.
tych, którzy muszą przestrzegać prawa i którzy mogą wylądować w więzieniu za to, że na przykład nie płacą raty za kupiony telewizor. Mówię tutaj o człowieku, który mieszkał i mieszka pewnie nadal, jeśli żyje, w domu opieki, bo taki właśnie człowiek wylądował w więzieniu, inny za jazdę na gapę, jak to się potocznie mówi, wylądował w więzieniu, a inni natomiast po prostu za nic nie odpowiadają, mogą demonstracyjnie łamać także przepisy prawa karnego i po prostu nic im się nie dzieje. Na takie reguły my się z całą pewnością nie zgodzimy. Panie premierze, czy należy wprowadzić środki przymusu bezpośredniego wobec posłów? Panie redaktorze, to nie moja decyzja. Ja tylko przypomnę, co się stało, kiedy Sejm był blokowany przez samoobronę.